Wystawa naprawdę niezwykła. Ona jest zorganizowana pod wpływem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem 2018 rok to dopiero początek powracania pamięcią do lat, właśnie tych lat, z których najbardziej się cieszymy, czyli z tego momentu, kiedy Polska mogła już mówić, że odzyskała wolność. Natomiast to był proces oczywiście, on trwał później latami i artyści, biorąc to pod uwagę, tworzą nadal, wypowiadają się na temat polskiej wolności, polskiej niepodległości, a także podległości i ran, które Polska jako kraj w czasach i zaborów, i wielu lat walk narodowo-wyzwoleń, bardzo trudnych, wiadomo, zrywów w historii Polski podejmowała. Ta wystawa pokazuje po pierwsze różnorodność stylów, wielość jakby wyrazu, wielowątkowość wyrazu patriotycznego, spojrzenia zarówno na współczesną Polskę pod różnym kątem, ale także na jej historię. W wystawie uczestniczy 25 autorów. Jej inicjatorami, jej kuratorami, autorami tego pomysłu są Jarosław Kukowski, Stefan Kukowski, artyści plastycy, a także Fundacja Art Hansa z jej szefem, panem Eugeniuszem Wiśniewskim. Wystawa jest opatrzona honorowym patronatem, patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Ma także opiekunów ważnych. Jest stworzony komitet honorowy z jego ekscelencją księdzem biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej Wiesławem Aloizem Meringiem, panią Anną Fotygą, europosłanką. W komitecie honorowym jest prezydent Włocławka pan dr Marek Wojtkowski, a także pan Stefan Kukowski, który jest kawalerem orderu świętego Stanisława. Także wystawa ma niezwykłą oprawę. Dzisiaj tutaj do Galerii Suszarnia i Galerii Antresola, bo eksponujemy wystawę w dwóch miejscach, przybyło kilkunastu autorów spośród 25 z całej Polski. Także bardzo się cieszymy. Jest wielu szacownych, szanownych gości. Wystawę będziemy prezentować ponad miesiąc. Naprawdę warto zarówno podczas wernisażu, jak i później podczas trwania tej ekspozycji poznać tę myśl, która pokazuje, że patriotyzm, że pamiętanie o Polsce, myślenie o kraju w różny sposób jest jak najbardziej aktualne, jak najbardziej potrzebne i wywołuje ta prezentacja artystyczna w nas różnego rodzaju ważne refleksje. Stefan Kukowski. Jestem członkiem komitetu honorowego tej wystawy. Tak się złożyło, że zajmuję się także sztuką na co dzień, ale także i powiązania rodzinne, bo i syn, i synowa wystawiają tutaj. Rozumiem. A to w takim razie pytanie, czy dla artystów w tej chwili patriotyzm, ojczyzna jest pociągającym w ogóle tematem? Jest coraz bardziej. Muszę powiedzieć, że w tej wersji optymalnej powinno być tego dużo więcej. Grono, w którym się obracam, dąży do tego, żeby nurt patriotyczny był uznawany przez wszystkich i krytykowany tylko i wyłącznie ze względu na wartości artystyczne. A bardzo często preferowane są te dzieła sztuki, które nie są, mówiąc delikatnie, związane z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Jeszcze jedno pytanie, ponieważ na wystawie mamy tak naprawdę przekrój różnych, po pierwsze, stylów, po drugie, różna tematyka. Co było kluczem do wybrania właśnie tychże, a nie innych prac? Było to doproszenie jakby artystów, których nurt patriotyczny jest dość bliski. I każdy z artystów miał oczywiście pole popisu, więc stworzył takie dzieło, które uważał, że odda to, co mu w duszy gra. I to znalazło się na tej wystawie. Ta wystawa zresztą jest pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej i już zaczęła krążyć w
w obiegu polskim, ale także są zakusy, żeby wystawić ją za granicą. Takie jest zapotrzebowanie, coraz większe i chwała. Lewandowski Janusz z Warszawy. Panie Januszu, jest pan jednym z autorów, którego prace pojawiły się na tejże wystawie z okazji stulecia polskiej niepodległości. Co skłania pana jako artystę do tego, aby poszukiwać inspiracji w patriotyzmie, w ojczyźnie i w historii? Tutaj jest, muszę coś wyjaśnić. Tam pierwsza wystawa, która była w Białymstoku, ściśle związana z niepodległością, to ja miałem inną pracę. Notabene nagrodzoną zresztą. To była nagroda, praca pod tytułem Kontemplacja. A to jest inna praca. Nie ma nic wspólnego z jakąś rocznicą, ale siedzi w moim nurcie, mojego myślenia w malarstwie. Poryw wiatru. Skąd taki tytuł i co ta praca przedstawia? Tytuł Poryw wiatru. To jest praca, która jest oparta na malarstwie, na przekazie malarskim i na emocjach, i na pewnej filozofii jakiejś. No i słowo poryw wiatru ma swoje proste odniesienia, sympatyczne moim zdaniem, poetyckie. Poryw wiatru, czy to dobre zdarzenie, dobra przygoda. Ja lubię tego typu tematy. Poryw wiatru to był zresztą w malarstwie często poruszany. Corot na przykład namalował też taki obraz poryw wiatru. No, po prostu trudno o tym mówić, bo to musiałbym wejść w układ poetycki, żeby to drążyć, ten temat, i wyjaśniać go. Uważam, że obraz jest czytelny w swoim temacie.